program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Chcieliśmy poruszyć temat, to też przy okazji czytania literatury wczoraj. Też o tym nie wiedziałem. Naklejki na szybach nie są obowiązkowe. Może tylko ja nie wiedziałem. Nawet straszą, że policja będzie zwracać uwagę, a nawet już piszą, że to prawda, nie wiem, jaka to ma być podstawa prawna tego, że mogą ukarać za to, że tą naklejkę jeszcze macie. Czyli odrywajcie te naklejki o tak jak... Nie, nie, drodzy państwo, ja doczytałem do końca ten artykuł. Tak? Czyli ta naklejka nie ma żadnej mocy prawnej, tam możecie, nie wiem, co jeszcze sobie wkleić. Mogą nie odrywać? Mogą nie odrywać. Nie ma znaczenia żadnego. Żadnego znaczenia tu nie ma. Te naklejki mogą zostać, mogą nie zostać, są bez żadnego znaczenia. Ale wiesz, kiedy można cię ukarać? Jak dostaniesz zarzut, że ogranicza widoczność, bo źle naklejono. No to się jak zdarzy komuś w polu widzenia naklejkę wkleić, to pewnie, pewnie i tak. A jeszcze właśnie, bo to kierowców dotyczy. Tak. Mirek, dzisiaj jechałem autem, słyszałem taką kiełbasę. Chodzi o posiłki w szpitalu. Myślę, regeneracyjne? Nie, posiłki, obiadowe. Czy obiadowe. I śniadania, obiady, kolacje. No to ja to na Facebooku widzę, ja cały czas prezentują, jakie jest śniadanie, jaki jest obiad w tym szpitalu, nawet w Suwalskim szpitalu, jakie jest śniadanie, ale to jest zawsze wytłumaczenie. Pacjent miał przepisaną odpowiednią dietę. To prawda, z tą dietą nie może dostawać masła. Z tą dietą, to nie prawda. Dostał masła. W każdym razie do czego zmierzam jeszcze. Tak. Ta zmiana, bo już przygotowana została zmiana tego przepisu mówiącego o tym żywieniu i tam sprecyzowano. Podobnie, że nawet wszystkim się podoba, tylko że przeleżała 5 lat w szufladzie. Jaka to zmiana będzie? No na lepsze. Ale wyciągnięta kiedy? Przed wyborami, no wiadomo. Jak mniej więcej tak, czyli spodziewajmy się, że jedzenie będzie lepsze. Dobrze, ale... To dla ciebie mówię, bo ty najprawdopodobniej zachorujesz na coś. Tak, stary jesteś. Na to wygląda, już nawet wystarczy spojrzeć na mnie. Ale generalnie rzecz biorąc, to wracamy właśnie do tych tematów stawek za badania, za przymusowe badania techniczne samochodów tam starszych niż 3 lata, czyli co roku, prawda? I tej kiełbasy wyborczej na razie nie ma. Dlaczego? Bo... Prawda, znaczy ona jest, bo nie podnieśli tych stawek po dziś dzień i nie ma zapowiedzi. To, co ci mówiłem, że nie podniosą przez lata. Może następny rząd podniesie. No tak, ale my wiemy, czemu nie zostaną podniesione, bo wszystkie stacje są prywatne. Ja troszeczkę więcej wiem trochę na temat tej sprawy od ciebie. Tak, i jest taki minimalny czas takiej odprawy pojazdu, to jest minimalny 25 minut, czyli więcej, za przeproszeniem, się nie podskoczy niż te 25 minut dla każdego pojazdu. Od wjazdu do wyjazdu. Tak, i tu tutaj nie ma to, że nie ma nadzoru, bo dobrze wiem, doskonale wiem, że nadzór jest bardzo dobry nad stacjami. Tutaj z ramienia miasta, tak, czy to marszałka, chyba nie wiem jak tam, marszałka. To. Bardzo dobry nadzór, bardzo dobrze działa, przynajmniej w Suwałkach i się wywiązuje. I to nie jest tak, że tam można sobie nasiasać to pieczątko tych badań, ile wlezie. No nie, nie ma, ale może samochód stać, a możemy go... badać bardzo dokładnie, nie? Jak to się mówi, nie tylko podstawowe parametry, takie jak hamulce, prawda, i amortyzatory. No, tu ustawodawca przewidział wiele możliwości dojechania kierowcy. Tak. Tam... Ta lista jest o taka. Nie wiem jeszcze, tak teraz mi się przypomniało, że wchodzi nowy przepis, też od września, tak, mówiący o tym, że mamy mieć w bagażniku, czy tam gdzieś w innym miejscu, płyn do spryskiwaczy. Tak. I że to będzie sprawdzane. Nie wiem, tak, czy to nie jakiś bot pisał ten artykuł. Chyba ktoś pisał, bo ja nic o tym nie słyszałem. Ale jak wprowadzą, to powiemy o tym. W każdym razie słyszałem, że ten płyn musi być do okazania na okoliczność tego, że jak nam zabraknie i pole widzenia nam się pogorszy, to jasne, musimy iść do bagażnika, czyli, i go nalać. Czyli co? Kolejna... Każdy wozi flaszkę. Każdy wozi flaszkę. Nie, kolejny element. Ale to jest 40% czy 35%. No i mam. Proszę bardzo, nie zamarzający. No tak, ale opary możesz wdychać. No, opary? Jakie opary? Czego opary? A to jak nie wdychasz oparów od zimowego płynu? Jak jest do minus 40, bo są takie płyny, też wdychasz. A na czym to robione, myślisz? Na etanolu? Na metanolu? Powiedzmy jeszcze o takiej historii jak ubezpieczenia pojazdów, OC. I co się stanie, jeśli kupisz samochód
od poprzedniego właściciela z nieważnym OC. Chodzi o obowiązek przede wszystkim, obowiązek zgłaszania nabycia i zbycia. Tak. Czyli przy zakupie trzeba zgłosić i po sprzedaży też trzeba zgłosić. Zwróćcie Państwo i uwagę. Też nie zrealizowanie tego obowiązku, drodzy Państwo, to nie kwiaty, to 1500 zł. To powiedzmy 1500 zł, to jeszcze dużo, dużo więcej, bo teraz sobie wyobraźcie taką historię, że nie zgłosiliście zbycia pojazdu, a sprzedaliście pojazd. No i sprzedaliście pojazd, prawda, w dobrej wierze. Nowy nabywca, człowiek chytry, że tak powiem, widząc jeszcze na dodatek ważne ubezpieczenie, na przykład przez pół roku, bo tam nie wycofaliście się przez kilka miesięcy, jedzie w Polskę i co robi? Przekracza, czyli, że tak powiem, łapie mandaty na fotoradarach. A co to ma z ubezpieczeniem wspólnego? Czekaj, nie mówię o ubezpieczeniu, tylko mówię, że o zbyciu. Powiedziałem, że proszę zawiadomić o zbyciu pojazdu. To się nazywa otępienie, starcze. Nie. Ja ciągnę dobrze temat, bo ty mnie nie słuchałeś. To jest cały problem, że ty mnie cały czas nie słuchasz. Słucham cię. Dopuszczasz mimo uszu. Jak radio. Bo mówię, jeśli macie ten zbyć, zbywacie pojazd, to zgłoście to w Wydziale Komunikacji i macie już argument. Jak nie, to całe obciążenia, prawda, te fiskalne z fotoradarów zaczną do was docierać i będziecie mieli duży problem, żeby udowodnić, że to nie ja, prawda, mam ten pojazd, tylko druga osoba. Natomiast może być też tak, że ta druga osoba nie zapłaci OC, nie przerejestruje pojazdu, a wyście nie dokonali zawiadomienia o zbyciu pojazdu i teraz będzie przychodzić od ubezpieczyciela, że sztraf, kara, bo pan jeździ nieubezpieczonym pojazdem. Może być taki przypadek, w Polsce był. Chodzi, chodzi jeszcze o zgłoszenie ubezpieczalni tej, zakończenia tej polisy. Wiem, że u nas tak jest. Takie sytuacje były, że trzeba to zgłosić i to jeszcze w ustawowym terminie, chyba miesiąca przed, czy nie, może kilku dni przed ustaniem najlepiej polisy. Jak to się mówi, sprzedać pojazd bez ubezpieczenia by było. O tak. Czyli wycofać swoje ubezpieczenie i powiedzieć, idź chłopie. Ale ja ostatnio czytałem, nie inaczej, słucham, jeden był relacji do dokumentu, gdzie kobieta sprzedała samochód, zgłosiła ten fakt, tak, i nic poza tym się nie wydarzyło, poza tym, że ktoś wyjechał za granicę i nie zgłosił nabycia, tak, i tym samochodem jakby łamał przepisy. No i z tych Niemiec, z Niemiec bodajże, przychodziły mandaty na adres tej kobiety i sprawa już tak grubo się zaczęła robić i w dalszym ciągu oni uważają, że to jest jej pojazd i koniec. Nawet telewizja to pokazała. Tak, nawet w telewizji to było. I nie ma tutaj na to bata, prawda? A wyobraźmy sobie, żeby ona nie miała czym się podeprzeć w postaci zgłoszenia sprzedaży. I teraz jakby pojechała do Niemiec i ją gdzieś tam zatrzymali, no to proszę płacić, albo samochód Labeta, bo... Tak, ona ma te zgłoszenie i ma problem, a jakby jego nie miała, to by miała naprawdę wielki problem. Muszę ci powiedzieć, że idzie ku lepszemu, czyli ku staremu. Otóż czytam dzisiaj ze zdumieniem, już parę dni temu też tak przeczytałem, ale nie byłem do końca przekonany. Wprowadza się u nas w kraju z powrotem zakaz fotografowania obiektów, które ustawodawca na przykład uzna ale to kiedyś było. Tak, to kiedyś było, potem to wiesz, skasowane, ale dzisiaj możesz, że tak powiem, robić jakieś zdjęcie, prawda, nawet krajobrazu, a czepniesz o jakiś most, przyjdzie człowiek i mówi, proszę pana, to jest obiekt strategiczny i zostanie pan ukarany, ale najważniejsze, wiesz, czym od ręki zostanie ukarany? Otóż zarekwiruje mu się sprzęt, rozumiesz, bo już tam pomijmy, że to grozi odpowiedzialnością, tam kolegium, wykroczeniem. A dzisiaj fotograf, wiesz ile kosztuje fotografa dziś sprzęt? On ma ten aparat z rurą, tą nie, teleobiektywem długi, to w teczce, no i parę tysięcy albo kilkanaście tysięcy złotych, siach i zarekwirowali. Tak, ale... To, czy pytam się w takim razie, czy to nie idzie w tym kierunku, o którym mówiłeś, że coraz więcej mamy tych ograniczeń, coraz więcej samochodowych, ale coraz więcej również i innych. Tak, ale ty trochę to wrzuciłeś nie w tę stronę, bo teraz słowo debil, oznacza nobilitację. Ja mówię i jeśli
ktoś robi zdjęcie przemieszczających się czołgów, wozów bojowych, punktów strategicznych i publikuje to w internecie, to przysięgam Bogu, ja żebym był w tym mocarstwem atakującym, to ja bym nie zatrudnił żadnego szpiega. Ja bym tylko po prostu po portalach internetowych przeszedł. Tak jest. I ja bym miał identyczny układ wszystkich strategicznych obiektów, ilości wojska, aut bojowych i wszystkiego. Po co zatrudnić szpiegu? Jak my mamy pożytecznych, nie powiem kogo, no tak, na ale miejscu. Co ma na celu właśnie wprowadzanie takiego przepisu? No żeby tego nie było. No ale nie, co ma? Ministerstwo Sprawiedliwości pilotowało ten, prawda, przepis i teraz ustawowo Duda podpisał, prawda, i teraz, jak to się mówi, będzie to wybiórczo, czy będą umieszczane z powrotem te znaki, zakaz fotografowania, czy też, jak to się mówi, bez tego znaku będzie można cię zakwalifikować, że nie wolno ci smartfonem walnąć tego zdjęcia albo uśmiechniętego żołnierza, prawda, czy żołnierza z dzieckiem. Z dzieckiem i z kwiatami, i z białą flagą, biało-czerwoną, no ta. Super, jak, Mirek, ja nie mogę słuchać. A jak w tyle będzie strategiczny pomnik, to też nie wolno. No i dobrze, w końcu może jakieś logiczne jedno posunięcie, że czegoś nie wolno. Że nie wolno. U nas nie rozumiemy słowa nie wolno. Tak. Czyli jak przyczepią tabliczkę, bo bez tabliczki to nie. O, jak ty znajdziesz tabliczkę na wysypisku śmieci, to znaczy, że to jest jakiś wałek. Ale jak na czołgu, to raczej nie wolno. No nie, ale na wysypisku śmieci to też strategiczny obiekt. Jeszcze jedna ciekawostka, bo zdarzyło się mi, no co było niemożliwe, tak? Zdarzyło się mi, że po prostu nie opłaciłem, jak później się okazało, nie opłaciłem OC no, za właśnie motorower. No bo ja to tak sugestionowałem, a ty nie chciałeś się przyznać. Ale teraz w końcu pomyślałeś, przyznam się, bo za motorower. Z czego całe szczęście, że obligatoryjnie ubezpieczyciel mi przedłużył tą polisę, tak, i uznał, że jestem winny mu 45 zł. Automatycznie przedłużył. Tak, automatycznie, to całe szczęście, bo no, tak by było gorzej. Ale to nie powinien ci przedłużyć. W każdym bądź razie... Powinien cię z funduszu, prawda? Korespondencję wysyłał na adres, który jest nieaktualny, bo był zmieniony oczywiście. Spał, no, nie wiem, tam spał, no spał, i... spał, spał. No i sobie stoję w pracy. Tak. Przychodzi pani i mówi, dobry, kancelaria komornicza. No. Ja mówię, Boże, to jeszcze nie ten czas. A, jeszcze trochę jednak, przede mną może. A jednak. Ale mówi, proszę się denerwować. Podpisałem, odebrałem, potem przypomniałem sobie, że jeśli w myśl nowych przepisów, jeśli korespondencja nie zostanie dostarczona, nie odebrana, no to wtedy obowiązek dostarczenia korespondencji przypada dla komornika. I komornik dla kancelarii komercyjnej, no i patrzy, tak, no i jest takie postępowanie. Zresztą jak doczytałem, zawieszone w tutejszym sądzie, chodzi o nakaz zapłaty, tak? Dla na kogo? Dla mnie, na te 45 zł. Nakaz dla ciebie, a tak, na rzecz czyją? Na rzecz ubezpieczyciela. Tak. Za ten motorower? Tak. Aha, no przecież mówiłeś, że zapłaciłeś. Nie, to sobie nie, byłem winny. To ale było wcześniej. Do tej pory ja się wszystkim zgadzam, bo to prawda, bo co bym powiedział, że nie. W każdym razie ten sąd biedny nie mógł ustalić tego mojego miejsca pobytu. Dla komornika to się udało pewnie... No bo on ma swoje kanały. Może on tam wpisał... Ma swoje kanały. Do gdzieś do KRS-u, czy gdzie... No, sąd nie ma dostępu pewnie do tego. Nie, to moje zdanie. Działalność, to jest moje zdanie. Nazwisko. No i myślę, ja to wyjaśnię, bo tam były odsetki, jakieś inne dziwne rzeczy, myślę. Zadzwonię ja szybko do tej pani sekretarz, która to prowadzi, ja zapytam. Gdzie mam płacić i za co? No i tam telefon znalazłem w internecie, dzwonię. A tam... Jestem pierwszym oczekującym, ja cytuję teraz jak było, jestem pierwszym oczekującym, to trwało ze 30 minut, z czego moja partnerka mówi, słuchaj, nie powiem co powiedziała, lepiej idź sobie ty weź po prostu, tak? Idź i ty przestań robić zamieszanie. Tak. No to poszedłem. No mnie odrzuciło, to samo się rozłączyło, jako pierwszego oczekującego, wybrałem jeszcze ten raz numer. Tak. Wziąłem ten telefon, położyłem na rękę, że blisko z firmy jest, to z tym telefonem podefilowałem, cały czas oczekując jako pierwszy do sądu. Tam spotkałem bardzo miłego pana policjanta, który pyta w jakiej sprawie. No to mówię, że mam takie pismo i szukam właśnie tego call center, gdzie ja to się dowiem. Tak. On mówi, to tamte drzwi, już nie będę mówił, na lewo. No to ja defiluję tam z tym dalej telefonem, który oczekujący pierwszy, wchodzę tam. Pusty. Może to akurat nie było te miejsce, bo też nie bądźmy, że kogoś oczerniam teraz. A tam pusty pokój. Nie, tam akurat pusty pokój. Z maszyną. Telefon nie dzwoni, a za chwilę tam się wynurza pani z jakimś napojem, nie wiem jaki to był, ale ciepły chyba. I ona mnie pomogła, pomogła, tak. Że nie...
po cholerę tu przychodziłeś w ogóle? Dokładnie, tak jakby w skrócie. Dokładnie. I ja taki poszedłem, wiecie, z tego wolnego miejsca. I tak sobie pomyślałem, że to jedno miejsce to może wolne rzeczywiście jest od pracy. To wszystko to można sprawdzić, bo to mi z bilingu by wynikało, żeby komuś przyszło do głowy, że oczerniam, że oczerniam. Tak, ja dwa razy. I do czego ja zmierzam? No. Że jeśli taki Kowalski jak ja poszedł i chciał jakiś tam się dowiedzieć, cokolwiek, bo to wynikało po prostu z mojej niewiedzy, chciałbym ustalić, szybko zapłacić, tak? No i potrzebował pomocy, konkretnej pomocy albo inaczej skierowania go, no to raczej nie wyszło. Nie wieście w telefony, piszcie maila. Nie zdarzyło mi się, że jak napisałem maila, prawda, swojej poczcie elektronicznej, żeby nie dostał odpowiedzi. Fajne. Nie dzwoń, tylko pisz, człowieku. Ale to ja i cholerę tam. Ja akurat w moim przypadku dzwoniłem, poszedłem. Takie było przysłowie rzymskie, jak one? Vini vis. Poszedłem, zobaczyłem i wróciłem. Tego nie zapraszaliśmy. Tego jeszcze nie grali. Nie zapraszaliśmy ich, prawda? Nie wiemy, kogo gonią, gdzie jadą, ale widzicie. Gruba sprawa była. Widzicie? Drodzy Państwo, korzystając z okazji, to chciałbym zacytować, co mój tata o świętej pamięci w tej sytuacji mówił. Tak? Warszawski ruch, jelenieski zarobek. Ta akcja mniej więcej. Która akcja? Ta. Nie, no. Teraz dobrze nam się trafiło, my to puścimy, żeby ci szalejący motocykliści, rowerzyści oraz wszyscy inni widzą, że też są takie... O, uwaga, wracają! ...które w tej chwili wracają. Jest. Oni dostali sygnał, że w drugą stronę. To że rzeczywiście warszawski ruch, jelenieski zarobek. Prezentacja nowego sprzętu, proszę Państwa. I coś się dzieje i dzieje się, prawda, jak widzicie, dobrze, bo... Obywatel jest chroniony, ale korzystając... Czuję się bezpiecznie. Okazji, ja wrócę do... Nie, ty już nie wrócisz. Nie wrócisz. Nie. Nie wrócisz. Znaczy, nie wrócisz. Powiem. Ja powiem teraz. Nie, zaapeluję. Słuchajcie, ja, jak widzicie, jestem w ociepłaczu, bo to już koniec lata. Już jesień będzie, jeszcze w tym tygodniu... Ty nawet w saunie marzniesz już ze swoim krwiobiegiem. No to wiadomo, no krążenie, leki na naciśnienie i tak dalej. Ale słuchajcie, rowerzyści. Wy, jak jest taka ładna pogoda, wyjeżdżacie sobie tym rowerkiem za miasto, prawda, i tam sobie smalicie i wracacie później o której? O 19, o 19.30 czy o 20. Czy wy myślicie, że jadąc ścieżką rowerową, która jest drogą legalną dla was, nie powinniście mieć oświetlenia? Powinniście mieć oświetlenie i apeluję do was. Rowery, wracajcie o 15. Tak. Bo inaczej to rower musi być oświetlony. Nie, pchany. I to skandalem jest, że władze, czy to Straż Miejska, czy Policja, nie zwraca na to uwagi. I teraz skręcacie wy, jako prawda, prowadzący pojazd samochodowy, w drogę, gdzie jest ścieżka rowerowa, prawda? I taki tam pędzi i uważa, że ma pierwszeństwo. Nie, on będzie sprawcą tego wypadku. Mirek, poruszał się pojazdem niezgodnym z przepisami ruchu drogowego. Czy twoja żona, że kulturalnie zapytam, już jest beatyfikowana za to, że z tobą tyle lat wytrzymuje? Tobie się nie zamyka buzia. Ja ci powiem tak, generalnie jeżeli chodzi o tak zwane stosunki małżeńskie, prawda, to w zasadzie już mamy ładny staż i jakoś się uzupełniamy. No to co, kończymy na dzisiaj, no bo... Wszystkiego dobrego. Najlepszego, pozdrawiamy.